Piotr Zieliński w Arsenalu? Kanonierzy nie od dziś poszukują zawodnika, który byłby kreatorem gry w środku pola. Klub od paru sezonów łączony jest z Hasemem Ouarem, jednak Lyon stawia warunki nie do zaakceptowania, jak określił to Capra. Pojawiają się także plotki o rzekomym konflikcie pomiędzy szkoleniowcem Arsenalu a kapitanem zespołu. Źródła blisko klubu mówią o tym, że Gabończyk jest niezadowolony ze współpracy z nowym menadżerem, który wyraźnie w Martinellim widzi swojego pierwszego napastnika. Ostatnie dni okna transferowego zwiastują więc wielkie emocje w północnym Londynie, podgrzewane dodatkowo meczem z Tottenhamem. Dzisiejszy odcinek zatem będzie nieprawdopodobnie istotny, nie tylko ze względów sportowych i prestiżowych, jakim jest starcie z Tottenhamem, ale także dlatego, że dziś musimy dokonać naprawdę ważnych wzmocnień. Dlatego mam nadzieję, że już teraz zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka Arsenal to Glory. I gdyby dzisiaj udało wam się przebić 1414 łapek, to będzie mi bardzo miło. Przypominam także, że partnerem kanału jest Betfan, czyli legalny polski bookmacher. Jeśli jeszcze nie macie konta na Betfanie, w opisie do tego filmu znajdziecie oczywiście link. Dla wszystkich pełnoletnich widzów zarejestrujcie się z hasłem KOZASPORT. Przy pierwszym depozycie 50-złotowym dostajecie cały czas free bet w wysokości 60 zł, więc to jest naprawdę coś, co mega się opłaca. A już jutro na YouTube'owym kanale Betfan zapraszam was serdecznie, kolejny odcinek piłkarskiego dylematu. Tamten odcinek mogą obejrzeć wszyscy, niezależnie czy są pełnoletni czy nie, ale musicie mieć nerwy ze stali, bo będzie tam naprawdę parę ciekawych dylematów. A teraz z dosyć dużym rozczarowaniem patrzę na kategorię głośnych transferów. Martin Ødegaard. No to jest piłkarz, którego chętnie bym z powrotem w Arsenalu zobaczył, ale już takich możliwości nie ma. On poszedł dogrywać piłki Robertowi Lewandowskiemu. Depay? Czemu nie jest w Barcelonie? To jest dobre pytanie. Uznajmy, że po prostu Barsy nie było stać na jego uposażenie i jednak Inter go wybrał. Dobrze? No i Luke Shaw zasilił szeregi Paris Saint-Germain. Okej, to jest też istotna informacja, bo prawdopodobnie Manchester United będzie szukał zastępstwa. My natomiast szukamy teraz formacji do tego, jak podejść do derbów północnego Londynu. I tu oczywiście oddałem wam głos, tu oczywiście pozwoliłem wam zdecydować i lwia część komentarzy odnosiła się do tego, żebyśmy na mecz ze Spurs wyszli ze czwórką. Ta formacja jest dobra według was i w sumie według mnie do tego, żeby rozmontowywać tych rywali, którzy będą się przeciwko nam bronić. Ale jeśli chodzi o składy, które będą bardziej równe, to potrzebujemy przede wszystkim silniejszego środka pola. No i po głowie chodzą mi dwa rozwiązania. Albo formacja 4-3-3 z jednym defensywnym pomocnikiem w postaci Thomasa Partey'a, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę też to, że Emil Smith-Rowe nie nadaje się na tę pozycję, a reszta zawodników ma sharpnessy, no takie jakie ma, to zagramy sobie formacją, z której znany był Arsenal kiedyś, formacją, którą między innymi stosuje czasem reprezentacja Anglii, gdzie bardzo dobrze wygląda Bukayo Saka. Zatem zagramy w ten sposób, tak jak sobie życzyliście, uwydatniamy tym samym możliwości Tierneya na lewej stronie, Baku gra jako nasz prawy obrońca. Jednak oczywiście nie zapominamy o tym, że cały czas chcielibyśmy troszeczkę ten skład pozmieniać pod względem personalnym, ponieważ transfery są dla nas niezwykle istotne i tu bardzo wiele osób proponuje, żeby White był jednak naszym nowym zawodnikiem. Tylko problem jest jeden i znamy go doskonale. Nazywa się on budżet. Ponieważ nie wydaje mi się, żebyśmy z tymi pieniędzmi mogli pójść po Anglika. A nawet jeżeli możemy, no to zablokuje to jakiekolwiek inne możliwości transferów, których nadal potrzebujemy. Zatem trzeba podjąć ciężką decyzję i zredukować liczbę środkowych obrońców na rzecz zwiększenia jakości. Zatem Mavraponos, no po takiej niezbyt udanej przygodzie, odchodzi z Arsenalu. I taki sam los chciałbym, żeby spotkał Mariego, ale nie ukrywam, to jest lewonożny środkowy obrońca. Takich potrzebujemy, zatem no wydaje się, że drogą eliminacji z klubem pożegna się Callum Chambers. Piłkarz, którego ja bardzo lubię, ale chyba też piłkarz, który, chociaż on może zagrać też nam na SPD. No i właśnie tu jest problem, skąd wziąć pieniądze? No wydaje się w takim razie, że musimy pożegnać się z Elnenim. Oraz możemy spróbować spieniężyć Guendouziego, bo on ma jedną wadę, może zagrać na SPD, ale wyżej ciężko będzie go wyciągać. A my potrzebujemy zawodnika, który będzie grę kreował. O tym także pisaliście w komentarzach. Zatem jestem gotów pozbyć się Mateo Guendouziego, bo też pamiętajmy o tym, że mamy tutaj Sambiego Lokongę, który będzie w stanie trzymać nam ten środek defensywny, jeżeli będzie taka potrzeba. Teraz gramy z Tottenhamem. To moje pierwsze derby północnego Londynu. Chcę rozpocząć od zwycięstwa, pokazać, że Londyn jest czerwony. Drużyna jest zmotywowana, drużyna jest gotowa do tego, żeby pokazać to, co ma najlepsze. Ten mecz chcę obejrzeć w ten sposób, żeby też zobaczyć, jak zachowują się poszczególni zawodnicy, kiedy my nie mamy na nich bezpośredniego wpływu, jak to wszystko działa. Zatem rozpoczynamy derby północnego od Londynu od bardzo groźnej akcji i nacisku gospodarzy.
no tutaj naprawdę będzie istotna współpraca na prawej stronie Baku oraz oczywiście Bukayo Saki. Wyglądało to nieźle, ale potem Harry Kane zdobywa bramkę już na samym początku, w 11 minucie. No i to jest teraz sprawdzian charakteru. To jest teraz sprawdzian tego, jak drużyna będzie w stanie odpowiedzieć na boiskowe wydarzenia. Przenosimy ciężar gry pod bramkę Tottenhamu. Bukayo Saka! No ten chłopak jest nieprawdopodobny, ale to nie był gol. Aubameyang, świetnie ta akcja teraz wprowadzona do środka. Bardzo ładnie Gabriel Martinelli na boku. Wygląda to naprawdę nieźle, ale Tierney nie był w stanie nic z tego zrobić. I Bissouma próbuje coś tam zacząć, ale no zobaczcie, no ten Tottenham jest jak na razie nie do przejścia. Ładna akcja, ten Riddle Baku z prawej strony rzeczywiście robi różnicę. Jest Gabriel Martinelli, holuje tę piłkę. Teraz Thomas Partey broni bramkarz rywali. Musimy zrobić kolejną zmianę. Tym razem rzucamy wszystko, co mamy. Tak więc na boisku pojawi się i Lacazette, i Pepe jako rozgrywający. Więcej tak naprawdę nie mamy co tutaj rzucić zawodników ofensywnych. Ta wrzutka była tragiczna, panowie. No i teraz jeszcze odsłoniliśmy się i Bergwijn ładuje nam drugą bramkę. No to jest taki Arsenal jak ten z zeszłego sezonu. Niby jakieś przebłyski, No to jest dla mnie w tym momencie jakby ostateczny sygnał, że chyba musimy 2 tygodnie przed sezonem przebudować tę drużynę bardziej niż nam się to wydawało. Zatem wydaje mi się, że ten mecz to był ostateczny impuls do tego, że w tym klubie potrzebne są zmiany. I to nie zmiany takie, które chciałem wprowadzać stosunkowo powoli. Tylko naprawdę tutaj, nawet w tym jednym oknie, trzeba wywrócić cały ten ład i porządek do góry nogami. Zatem zgromadziłem paru zawodników w oparciu o wasze propozycje na liście transferowej. Będziemy się nimi oczywiście interesowali, ale na początku musimy pieniądze zarobić. Mamy propozycję transferu za Gabriela Martinelliego i to nie wchodzi w grę, to absolutnie nie ma takiej możliwości, ale jeśli chodzi o odejście do Cagliari, Mavroponosa, powiem tak, Walukiewicz jest mega ciekawy, ale no niestety nie, tutaj musimy chcieć pieniędzy. Bo choć ja Polaka niezwykle cenię, to po prostu tego typu zawodnika, który nie jest gotowy na to, żeby wejść do podstawowego składu w Premier League, zwyczajnie nie potrzebujemy. 10 milionów to jest nasza propozycja za Mavroponosa i oni się na to zgadzają. To jest bardzo dobry hajs. Słuchajcie, to mnie cieszy. Gotowy jestem sprzedać Kaluma Chambersa i ten mógłby odejść do Pampeluny. Okej, okay, ale może za trochę więcej? Niestety, to nam się nie uda, a ja muszę pozbyć się tego zawodnika i cieszę mnie to, że pozbywam się go poza Anglii, a ze sprzedaży Chambersa i Mavroponosa mamy ile? 20 milionów, no może przesadzam, z 18, no to już jest naprawdę przyzwoity hajs. Najgorsze, że teraz gramy z Wolvesami, a Riddle Baku wygląda fatalnie. Czemu? Ze względu na dyspozycję Niemca wyjdziemy w ten sposób na to spotkanie i mam nadzieję, że to wreszcie zadziała, że znajdziemy ten rytm. 2 do 2 strzela Pepe, strzela Saka. Aubameyang 6-2, jeden z najgorszych, w zasadzie najgorszy w ofensywie. Zatem Callum Chambers został sprzedany, co sprawia, że na naszym koncie jest troszkę więcej pieniędzy, ale to dosłownie troszkę, ponieważ mamy tak naprawdę 50 milionów na jeden transfer, a może i nawet mniej, bo taki zawodnik będzie zarabiał około 150 i teraz trzeba dobrze tego piłkarza wybrać i wydaje mi się, że jest jeden zawodnik, który jest w stanie rozwiązać wiele naszych problemów i zrealizować wiele naszych potrzeb. SPO, myślę, że na jakimś środkowym napastniku też by się odnalazł, tak więc to jest piłkarz, który byłby nas w stanie wzmocnić wielokrotnie. Arsenal próbował go ściągać już parokrotnie, ale dopiero teraz jest kapra i wierzę, że nam się to uda. Gdyby nam się to udało, to naprawdę fantastycznie ustawia nas to finansowo. Zobaczmy. Oni chcą Gabriela Martinelliego, czyli piłkarza, który dla nas jest nietykalny. A co powiecie na Hectora Bellerina, żeby wzmocnił waszą prawą obronę? Nie, oni go nie chcą i chcą pieniędzy. Pieniędzy bardzo dużych. Więc tu musimy naprawdę mądrze operować procentem od sprzedaży. Tu musimy naprawdę dobrze to wszystko rozważyć i modlić się o ich życzliwość, a oni nie są życzliwi, bo czemu mieliby być? Ale mamy w zanadrzu jeszcze jednego piłkarza, którego ja byłbym gotów się pozbyć. Nicola Pepe, najdroższy piłkarz Arsenalu w historii. Ten transfer byłby dla nas ok o tyle, że on wróci sobie do Francji, gdzie był doceniany i uwielbiany, a my wtedy zaoszczędzimy dużo pieniędzy i oni się na to zgadzają. Tego się nie spodziewałem. Tak więc Nicola Pepe miałby wrócić do Francji. Nie jest to dla nas
problemem z jednej strony, z drugiej jednak nie rozwiązuje absolutnie naszego problemu z Aubameyangiem i Lacazette'em, a jednego z tej dwójki powinniśmy się pozbyć. Czekamy zatem godzinę z 10, które mamy do końca tego okna transferowego. Agent Owara już na nas naciska, żebyśmy porozmawiali. Powiem szczerze, wydaje mi się, patrząc na długość kontraktu Francuza, kurczę, że my tego deala chyba nie zrobimy, bo on może być potem tylko tańszy. Ja mam wrażenie, że ja zadałem za dużo pieniędzy. Warto rozważyć też inną opcję. Opcję polską. Piotrek Zieliński w Arsenalu. Tylko ja już widzę, że musielibyśmy zaoferować 36-50 milionów. Moja propozycja, najlepsza moim zdaniem, to byłoby 25 milionów i ewentualna 1/4 z kolejnego transferu Polaka. A oni chcą Emila Smith-Rowe, którego ja nie oddam. No, to są piłkarze. Emil Smith-Rowe, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, oni są nie do ruszenia, nie ma opcji, oni z nami zostaną. I gdyby taki deal doszedł do skutku, to by mi się podobało, więc z bólem serca odrzucamy Owara, który jest znakomitym piłkarzem. My prawdopodobnie po niego wrócimy, ale nie w tym momencie. Jeżeli ja chcę przebudować jeszcze ten zespół, jeżeli ja chcę dołożyć tu jeszcze innych zawodników, to niestety ten deal wygaśnie. Bardzo mi przykro. Piotrek, zapraszam do negocjacji. Oczywiście będzie to ważny piłkarz. Piłkarz, który może zagrać nam na kilku pozycjach. To jest naprawdę istotne, bo jest to też zawodnik na tyle inteligentny, że taktycznie będzie w stanie wziąć udział w różnych systemach. Zresztą tak było w czasie jego kariery. Oczywiście brak klauzuli odstępnego. Moja propozycja to 100 tysięcy tygodniowo. Oni się na to zgadzają i mamy nowego piłkarza. Zatem Piotra Zielińskiego witamy w Londynie. Numer 20. Wygląda to nieźle. A co najważniejsze, pozostawia w naszym budżecie możliwości pozyskania nowych zawodników. Ale to zrobimy za godzinę. Niech może przyjdzie do nas jakaś oferta, może coś jeszcze się wydarzy. No nie, wypożyczenie Tavaresa absolutnie mnie nie interesuje. Po odejściu Bellerina to jest bardzo ważny zawodnik. My dostajemy oczywiście informacje o tym, że kończą się nasze rozmowy z Owarem. Mam nadzieję, że popieracie moją decyzję, ale jeżeli my chcemy jeszcze kogoś kupować, no to zwyczajnie nie ma opcji, żebyśmy w tym momencie jakby wydali wszystko na jednego piłkarza. Przychodzi zatem czas negocjacji, jeśli chodzi o Bena White'a. Bena White'a, który jest dla nas kotem w worku, bo ja nie mam pojęcia, ile powinniśmy za tego zawodnika zaproponować. Dlatego zacznę bezpiecznie. 25 oraz zaproponujemy do tego 10% od kolejnej sprzedaży dla Brighton. Zobaczymy, co oni nam odpowiedzą. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra oferta. Okej, wiemy, jakie oni mają wymagania i przyznam szczerze, powiedziałem, że ja jestem gotowy oddać Guendouziego. 18 milionów 200 plus Mateo Guendouzi w Brightonie. My od nich dostaliśmy Iwa Bissoumę, odesłaliśmy tam co prawda Ainsley'ego, ale widać, że mamy z nimi dobre kontakty. Zresztą tak jak sugerował to jeden z was, że tam naprawdę warto mieć dobry układ z nimi. Mam nadzieję, że Ben White będzie tym, kogo potrzebujemy, tylko pytanie, ile on chciałby zarabiać. Niestety nie dostajemy tutaj sugestii od agenta, dlatego ja pójdę w 75 tysięcy tygodniowo. To jest moim zdaniem bardzo dobra pensja dla takiego piłkarza i się nie myliłem. Może nawet trochę przestrzeliłem, ale wolę w tę stronę niż stracić możliwość potencjalnego obrońcy, a Lukas Klostermann, szkoda, no zmienił klub Niemiec, on by się nam przydał, no ale no nie można mieć wszystkiego. Choć na pewno fakt przybycia Bena White'a cieszy, no bo to jest zawodnik, z którego myślę, że będziemy mieli naprawdę wiele pożytku. Miło wyglądają te prezentacje nowych zawodników, ja stoję tam w rogu i klaszczę, no bo jest się z czego cieszyć, choć tak naprawdę dalej sytuacja z napastnikiem nie została rozwiązana. Co najgorsze, nasze opcje powoli się kurczą, ponieważ chciałem Isaka, ten jest już w Leicester. Chciałem Dolberga, ten jest już w Lyonie. No to może Edouard, którego proponowaliście. Jest to jednak transfer o tyle kłopotliwy, że tutaj musielibyśmy doprowadzić do wymiany, bo zostaniemy w innym wypadku z Lacazette'em, Aubameyangiem i Edim Nketiahem, czego ja absolutnie nie chcę, biorąc pod uwagę to, że mamy jeszcze m.in. Balogana, który zapowiada się naprawdę nieźle. No i pytanie, jak chcemy to rozwiązać? Kurczę, to jest fajna propozycja, ale co jeżeli ja zostanę z tym Lacazette'em? Co jeżeli ja zostanę z tym Aubameyangiem? No, a Lacazette wygląda na człowieka, który chce nam zrobić Ezila, nigdzie nie odejdzie i skończy mu się kontrakt i tyle z niego mieliśmy. Spróbujemy jeszcze obniżyć możliwe koszty tego transferu. Zaproponujemy im zatem Mohameda Elneniego.
I oni chcą Elneniego, a on tam by się dobrze odnalazł. Ja to zaakceptuję, bo to jest naprawdę dobry deal. Napastnik, którego wy chcielibyście tutaj zobaczyć, napastnik, który nam pasuje, i tak naprawdę wtedy przestaniemy Aubameyanga traktować jako dziewiątkę, i postaramy się przerzucić go na lewe skrzydło. Bo ja uważam, że to jest piłkarz, po którego naprawdę trzeba sięgnąć już w tym momencie. Porozmawiajmy z nim. 50 tysięcy funtów tygodniowo, 60 plus bonusy, dosyć wysokie, ale na szczęście widać, że on chce dla nas zagrać i zgadza się. 60 tysięcy plus 200, uważam, że to jest naprawdę dobry deal. Dzięki któremu także nasi napastnicy czuć będą presję. Ja w tym momencie od razu oddaję Ediego Nketiaha na wypożyczenie, bo chciałbym, żeby ten poszukał po prostu minut gdzie indziej. Mam nadzieję, że jakaś drużyna zgłosi się w niego, po niego w ciągu tych paru godzin. Coś mamy. Ja jest to coś, co mnie absolutnie nie interesuje, bo Robo musi zostać w drużynie. No nie jestem gotowy w tym momencie pozbyć się tego zawodnika. Gabriel nigdzie nie odchodzi, odczepcie się ode mnie. A my w ostatnich godzinach spróbujemy zrobić jeszcze jeden ruch transferowy. Chciałbym z Norwich pozyskać Maxa Aronsa na prawą obronę, bo pozwoli nam to przede wszystkim, po pierwsze, mieć rezerwowego prawego obrońcę, po drugie, chciałbym, żeby Riddlebachu miał też większą dowolność, jeśli chodzi o możliwość rzucenia go do przodu. Więc Arons pozwala nam wtedy fajnie zabezpieczyć prawą stronę i przy okazji pozwoli nam także ewentualnie pozbyć się Cedrica i jego wynagrodzenia. Zobaczymy, czy nam się to uda. Oni chcą Roba Holdinga. Ja osobiście nie widzę możliwości, żeby Robo od nas odszedł. Jednak oni chcą 20 milionów. Ja się na to nie zgodzę. Nie możemy się spukać do końca. Nie możemy tutaj, wiecie, całego budżetu dać na jednego zawodnika. No, nie ma opcji. Musi nam coś zostać. Zatem wygląda na to, że ta przebudowa transferowa zakończy się no w ten sposób, że mamy wielu nowych zawodników. To jeszcze nie jest taki kształt, jakiego byśmy oczekiwali, ale zwyczajnie nie wystarczyło nam troszkę czasu. Niemniej jednak, chociażby te wymiany z Brightonem wyszły nam moim zdaniem bardzo na plus. Jedyna rzecz, z której nie jestem zadowolony, to fakt, że podjęliśmy ryzyko z tym Edwardem. Kupiliśmy go, no a nie odszedł Lacazette ani Aubameyang. Ale myślę, że Francuz po pierwsze dzięki temu zaadaptuje się do zespołu, będzie miał czas, a po drugie naciśnie i na Gabończyka, i na byłego piłkarza Lyonu. I dzięki temu będziemy mieli tutaj naprawdę solidną rywalizację w ofensywie. Na to przynajmniej liczę, kończąc to okno transferowe, że zrobiliśmy dobrą robotę. Przynajmniej ja tak czuję i mówię, że my. No bo bez waszych propozycji nic by z tego nie wyszło, ale patrzę na nasze 4 punkty i po 4 meczach to wygląda strasznie. No i nie będę ukrywał, że wolałbym, żeby mecz z Manchesterem United przyszedł później, bo my jesteśmy drużyną, która się dopiero rodzi i kształtuje. Na mecz z Czerwonymi Diabłami to nie będzie łatwa przeprawa. Znamy za to już zawodników, którymi ewentualnie możemy interesować się w kolejnym oknie transferowym. Jeremy Doku jest na pewno jednym z nich. Kasper Dolberg, no niestety nie, bo ten niedawno zmienił klub, ale mamy propozycję za Lacazette'a. I biorąc pod uwagę to, że Francuzowi zaraz się dosłownie skończy kontrakt i nie będziemy mogli dostawać za niego pieniędzy, pozwalamy mu odejść do Villarreal z nadzieją na to, że będzie on fair w stosunku do nas i że tę ofertę przyjmie i że nie wykorzysta nas do końca, żeby odejść za darmo i zarobić więcej pieniędzy. No i to, co dla mnie istotne, już ten skład także wygląda coraz lepiej, szarpnesy idą do góry, no i podstawowa jedenastka naprawdę robi na mnie pozytywne wrażenie. Zatem nie pozostaje mi nic, tylko powiedzieć jedno. Proszę was, trzymajcie za mnie kciuki i za ten Arsenal w meczu z Manchesterem United, od którego rozpocznie się kolejny odcinek. Za ten bardzo wam dziękuję. No, aj, ciężko jest. Myślałem, że uda nam się dużo łatwiej ten Arsenal przebudować i że to wejście w sezon będzie dużo lepsze. Co prawda, mieliśmy od samego początku parę ciężkich spotkań, co jednak nie zmienia faktu, że do pierwszego Evertonu, który ma 10 punktów, już tracimy 6 oczek. To jest gigantyczna strata od samego początku. Ale z drugiej strony patrzę na Tottenham, 5 punktów. Chelsea, 5 punktów. United, 7 oczek. Liverpool, 9. Wszyscy zaliczają powoli falstarty, ale no, my nie chcemy patrzeć na wszystkich, chcemy patrzeć na siebie i chcemy widzieć Arsenal jak najwyżej, nasz Arsenal, bo bez was ta kariera nie istnieje, więc mam nadzieję, że będziecie mi tutaj dalej pomagali.